Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Chociaż uprawa niektórych roślin jest łatwa, że każdy by dał sobie radę, to wiele roślin potrzebuje jednak dobrych warunków do wzrostu. Poznajcie 10 czynników wpływających na odpowiedni wzrost roślin. Podlewanie. Za mało wody może oznaczać więdnięcie roślin. Zbyt dużo może powodować ich gnicie. Nawożenie. Jeśli roślina dostanie odpowiednią ilość jedzenia, to prawie na pewno nam się oddzięczy. Wiadomo też, że jak będzie go o wiele za dużo, to może kiepsko wyrosnąć. Gleba. Oprócz tego, że powinna być dobrze nawożona, to też ważne, jaka jest sama gleba. Jaki ma odczyn, na przykład lekko kwaśny. Czy jest piaszczysta, gliniasta, czy może piaszczysto-gliniasta. Eliminacja chwastów. Jest to szczególnie ważne dla roślin we wczesnej fazie wzrostów i ogólnie dla małych roślin. Niektóre rośliny w późniejszym czasie ograniczą wzrost chwastów lub nie będzie im ten wzrost przeszkadzał. Ochrona przed chorobami i szkodnikami. To jest ciężki temat. Niektóre choroby i szkodniki potrafią całkowicie zniszczyć rozwój roślin. Termin uprawy. Jedne rośliny nadają się do uprawy w danym terminie, drugie w tym samym terminie nie wyrosną. No albo urosną kiepskie. Na przykład pomidor uprawiany w marcu w nieosłoniętym gruncie lub nieogrzanym tunelu szklarni nie urośnie, a rzodkiewce ten termin nie powinien przeszkadzać. Nasłonecznienie. To zobaczcie sobie zdjęcie Pattisona uprawianego na stanowisku słonecznym i Pattisona na stanowisku płócienistym. Oczywiście zapotrzebowanie roślin na słońce jest różne. Rozstaw. Rośliny uprawiane zbyt daleko od siebie, ok, ale zbyt bliska uprawa może powodować, że te rośliny średnio rosną. Sąsiedztwo i zmianowanie. Uprawa niektórych roślin bezpośrednio po sobie może spowodować m.in. zwiększenie prawdopodobieństwa występowania chorób i szkodników. No ale skutki takiej uprawy mogą być też pozytywne. Jeśli chodzi o sąsiedztwo, to oddziaływanie roślin na siebie może być tak samo pozytywne, negatywne lub neutralne. Pogoda. Na to nie mamy wpływu. Możemy jednak czasami ochronić całkowicie lub częściowo rośliny, choćby je osłaniając. Według mnie każdy z tych czynników jest bardzo ważny. Nie zawsze możemy zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju roślin. Im jednak bardziej spełnimy wymagania danej rośliny, tym lepiej nam się ona odwdzięczy. A przynajmniej powinna. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.